Skoro wiemy już mniej więcej, co motywuje naszą postać do działania, zmieńmy punkt widzenia i zajmijmy się tym, co im w tym przeszkadza. Często mówimy, że są to trudności. Trudnością czy wyzwaniem może być wszystko. Osoba, odległość albo jakaś blokada wewnętrzna, na przykład strach. Co by to nie było, ta przeszkoda stoi na drodze bohatera i nie pozwala mu sięgnąć po to, czego chce lub potrzebuje. Posłuchajmy naszych twórców i ich opinii na ten temat. Po co nam trudności? Istotą dobrej opowieści jest nie tylko określenie marzeń i potrzeb bohatera, ale też pokazanie, co jest przeszkodą i skąd się bierze konflikt. Śmiejemy się czasem, że tworzymy bohaterów, wsadzamy ich na drzewo, a potem obrzucamy kamieniami. W końcu życie bywa ciężkie. Marlin boi się oceanu. To jest trudne. Ciągle powtarza Nemo, żeby trzymał się blisko rafy, bo tam jest bezpieczny. Więc żeby odnaleźć Nemo, musi pokonać tę barierę, łamiąc zasady, które sam ustalał. Trudności na drodze Marlina od tej chwili zostały tak przemyślane, żeby musiał wyjść ze strefy komfortu, chcąc odzyskać syna i dojrzeć do momentu, w którym zacznie mu wreszcie ufać. W E.T. Elliot, chłopiec, spotyka E.T., obcego, i bardzo go chce zatrzymać na ziemi. Ale E.T. jest z innego świata. I nie może zostać na ziemi, bo tu nie przetrwa. Jest umierający. Jak wymyślacie trudności? Zastanawiam się, jak to zrobić, żeby bohater zrozumiał, czego tak naprawdę musi dokonać. W Pixar, kiedy budujemy tę historię i robimy potem filmy, pracujemy tak długo, aż będziemy zadowoleni z każdego etapu rozwoju tego bohatera. Strach może być dużym wyzwaniem w zależności od postaci. Często zamiatamy nasze obawy pod dywan i nie chcemy się z nimi mierzyć, więc jeśli wprowadzasz bohatera, który doświadcza strachu, scenariusz nabiera kolorów, bo jest dylemat, walcz lub giń. I masz nad czym myśleć, bo to zmusza twoją postać do działania. W trakcie pracy nad swoją historią będziesz się zastanawiać, okej, z czego się pośmiać? No wiesz, czy wrzucić wyścig? I kto jest tym złym? Ale ważniejsze nawet będzie, jak ten wyścig czy obecność czarnego charakteru obrazuje przeszkody stawiane przed postacią, czy obnaży też ich wady i słabości. Trudności i przeszkody, które piętrzysz przed swoim bohaterem, pozwalają im odkryć prawdziwe marzenia i potrzeby. Jednym z moich ulubionych dylematów jest ten z filmu Auta. Zygzak McQueen na początku chce dotrzeć do Kalifornii i wygrać wielki wyścig. Ale pojawia się przeszkoda, kiedy utknie w chłodnicy górskiej i musi naprawić starą drogę. I wtedy musi trochę wyluzować, odnaleźć przyjemność w tej trasie i przyjaciół. W następnym ćwiczeniu będziesz mógł wymyślić trudności dla swoich postaci i wybory, których będą musieli dokonać.